Osadnicy podążający w nieznane, górnicy gnani gorączką złota, hazardziści, wykolejeńcy, kowboje w szerokich białych kapeluszach, czy wreszcie szeryfowie stojący na straży prawa, również wyjęci spod tego prawa, rewolwerowcy, hazardziści i różni inni przestępcy, pojedynki na tle opustoszałych miasteczek w samo południe, ataki na banki, na dyliżanse. Po historiach, które już mieliśmy okazję w tym programie mówić, o indiańskich historiach, pora na historie kowbojskie prosto z dzikiego zachodu. Nie ma co czekać, zaczynamy! A skoro dziki zachód, to trzeba wspomnieć, skąd ten podział na wschód i na zachód w Stanach Zjednoczonych. To właśnie na skutek tej rzeki, rzeka Mississippi River, na tym odcinku południowym będzie znacznie bardziej szeroka. Tu jest jeszcze w miarę taka wąska, to właśnie od niej zaczyna się Minnesota, Dakota Północna, Południowa, Utah, Arizona, Texas i te wszystkie stany są właśnie tak zwanym dzikim zachodem, gdzie żyli Indianie, kowboje i rewolwerowcy. Tu się zaczyna nowy świat, ten dziki. Dlaczego właściwie dziki zachód? Zachód, ponieważ wiadomo, na zachód od rzek Mississippi i Missouri. A czemu dziki? Dziki, ponieważ te ziemie nie nadawały się kompletnie do niczego. Jeśli ktoś już jakimś trafem tutaj się znalazł, to raczej wolał przejechać dalej na zachód, aż do Kalifornii. A skoro ziemie
dzikie, skoro ziemie słabe, skoro ziemie do niczego, to zdaniem białych idealnie pasujące, aby tutaj przesiedlić Indian. I tak też czyniono. Do czasu, aż w pobliskich Czarnych Górach nie odkryto bardzo bogatych złoży złota. I wtedy się zaczęło. Biały człowiek opanował tę ziemię i nie było miejsca, aby kolejni osadnicy nie mogli tutaj się znaleźć. Prawdziwy rozwój osadnictwa na ziemiach Dzikiego Zachodu to koniec wojny secesyjnej, kiedy to przeciętny kowboj za około 1 do 2 dolarów mógł sobie ogrodzić dowolną działkę na tej ziemi. Banda złoczyńców wybiega z małomiasteczkowego banku, aby uciec ze zrabowanym ładunkiem. Trup ściele się gęsto, ale na nikim nie robi to większego wrażenia. W końcu Dziki Zachód to przecież bardzo, bardzo niebezpieczne miejsce i główni bohaterowie tych scen, kowboje, dla których każdy pretekst jest dobry, aby sobie postrzelać w pojedynkach w samo południe na głównej ulicy małego miasteczka. Po takim pojedynku ten, który ocalał, idzie do baru, dokańcza whisky, najlepiej w towarzystwie rozchichotanych prostytutek i następnie idzie na kolejny swój kowbojski pojedynek. Takiego Dzikiego Zachodu nigdy, proszę Państwa, nie było. Powstał na potrzeby wielkich hollywoodzkich produkcji. A tak naprawdę Dziki Zachód to było miejsce niezwykle, niezwykle spokojne i współczynnik zabójstw był znacznie mniejszy od tego, który mamy obecnie w amerykańskich miastach. Spróbujmy może rozprawić się z najbardziej słynnymi mitami związanymi z Dzikim Zachodem. Po pierwsze, posiadanie broni. W dzisiejszych Stanach Zjednoczonych posiadanie broni, prawo do jej posiadania jest znacznie mniej restrykcyjne od tego, które było w latach, w których uważamy, że istniał Dziki Zachód. Jeśli chodzi zaś o te słynne napady na banki, to w tym stuleciu, gdy Dziki Zachód istniał, gdy mamy przełom wieku XIX i XX, w całym tym stuletnim okresie Dzikiego Zachodu napadów na bank było 12.
A zabójstwa? Już Państwu tłumaczę. Odsetek zabójstw w takich miejscowościach jak Wichita czy Dodge City wynosił w latach 1870-1885 0,6 zabójstw na rok. Rekord? W Tombstone. Jednego roku zabito w nim 5 ludzi. To był rekord. W ogóle w czasach Dzikiego Zachodu kowbojom, którzy i tak mieli ciężkie życie, bardziej opłacało się współpracować niż ze sobą walczyć. W związku z czym znacznie częściej kowboja było widać nie z rewolwerem, ale z kosą, z motyką, z łopatą. Ktoś z Państwa ma prawo zapytać, no dobrze, ale wszystko pięknie, ale jak tu trafić? Jak sprawić, aby nasze dziecięce marzenia stały się rzeczywistością? Gdzie pojechać? Gdzie się udać? Już Państwu tłumaczę. Jesteśmy w jednym z kilku miasteczek na Dzikim Zachodzie, gdzie zachowały się domy, stacje kolejowe, kościoły, budynki, warsztaty. Takie same, jakie były na przełomie XIX i XX wieku. Ta konkretna miejscowość pochodzi z 1880 roku. Mieści się na zachód od miejscowości Bordeaux, jakieś 20 mil. Tu można wejść za niewielką opłatą około kilkunastu dolarów i poczuć się tak, jak czuli się mieszkańcy prawdziwego Dzikiego Zachodu. Wejdźmy więc do tych miejsc i zobaczmy, jak wyglądają w środku, bo warto.